Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku oczywiście odbieramy sobie Draco. Jeszcze na samym początku, jeżeli takie odcinki z odbierania postaci wam się podobają, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. A już sobie teraz przechodzimy do odebrania tej postaci. Standardowo odbierzemy sobie kredyty z pasa, żeby tą postać zdobyć. Oczywiście ta postać jest już tutaj dostępna. 3800 kredytów na legendarną postać potrzeba. Pamiętajcie, że w tym odcinku jest ukryte hasło na darmowego skina. Będzie to tym razem skin do Bonnie. A prezentuje się on oczywiście tak, już wam tutaj pokazuję. Takiego skina mam dla was do rozdania. Niestety karle się skończyły, także tym razem rozdajemy sobie piłkarską Bonnie. A już bez przedłużenia teraz przejdźmy sobie do odebrania właśnie kredytów na nową postać. Oczywiście też ją tutaj wymaksujemy w tym odcinku. 12 tysięcy monet, także powinno tutaj starczyć. Do końca pasa mamy jeszcze 48 minut, także raczej zdążę sobie na spokojnie to odebrać. Więc zacznijmy może, przejdźmy sobie, w ogóle nie wiem ile tego będę musiał odebrać, ale nieważne, bo z tymi kredytami dosłownie nie ma co tutaj robić. Bierzemy sobie oczywiście tysiaka za darmo. Na pewno bierzemy. Okej, tu błyskotki to nie. Dobra, lecimy. Oj, tutaj przesunąłem do końca. Czy tutaj jeszcze coś jest? Jest na pewno. Dobra, stówka, stówka. U góry chyba wszystko, tak mi się wydaje. Ile tego mamy z góry? 1900, okej, czyli połowę. Teraz lecimy sobie z dołem. W ogóle nie wiem, czy to nie jest pierwsza w ogóle postać legendarna do odblokowania. Okej, mamy 1900, także jednak tych punktów troszkę tutaj brakło. Odbierzmy sobie jeszcze darmowe tutaj monetki, punkty mocy. Wiecie co, ja bym sobie tutaj przygamił trochę. 166 gemów, także myślę, że można od razu tutaj zgemować. Mógłbym ogólnie poczekać sobie do następnego pasa. Mam tutaj 44 minuty, ale nie będę tego robił, zostawię sobie to. Mam ponad 200 gemów, także ja sobie wchodzę w sklep i kupuję tą ofertę za 3300 kredytów za 200 gemów. Bo ogólnie mógłbym tutaj za 166, chociaż tego się nie opłaca, bo dorzucę troszkę gemów i mam tutaj ponad 3 koła kredytów, także kupię sobie to. Oczywiście też mi wpadnie tam coś do tej sławy, także będzie spoko. Kupujemy za 200 gemów i od razu mamy tutaj Draco odblokowanego. Jeszcze, okej, dobra, na razie postać tutaj leci, także fajnie, legendarna. Wszystkie postacie już są, klikamy sobie do dzieła. No i 224 kredyty wpadły, no i mamy kolejną sławę. Teraz jest Saturnowa 1, także okej. Nie będziemy, sobie damy kontynuuj. No i oczywiście pojawiły się oferty za gemy. Ja niestety mam tylko 28 gemów, ale myślę, że całkiem okej to wyszło. Także teraz sobie przejdźmy już do wymaksowania. Wybieramy tą postać. Ogólnie mogę tego skina tutaj kupić. Oj, dobra, on nie ma żadnych skinów, przynajmniej na razie dostępnych, bo wiadomo, w tamtej ofercie, no niestety mi znikła, ale w ofercie, która była za to chyba 20 zł, był skin do niego. Ale nie ma na razie go aktywnego, no nie można go kupić, także nieważne, nie będę kupował. Teraz sobie przejdźmy do wymaksowania. 20 tysięcy powerpointsów i 12 tysięcy golda. Raczej powinno to wystarczyć tutaj na spokojnie do wymaksowania. Dobra, który mamy? 9, okej, 10, no i 11. No i idealnie mamy tutaj postać wymaksowaną, 4300 monet jeszcze. Okej, ja bym sobie jeszcze kupił tutaj tylko Star Power, także myślę, że ten będzie całkiem okej. Do tego kupimy sobie tutaj gadżet, też weźmy może tą tarczę, myślę, że będzie spoko. I do tego kupmy sobie jeden gears, tak? Dokładnie, kupmy sobie tutaj jeden i będzie, myślę, ten, będzie chyba ok. Dodatkowy tutaj gadżet jest ok, trochę golda brakło, wiadomo, jeszcze mam tutaj golda na przykład w Masteris. O, tu akurat tej postaci nie mam, ale kilka tutaj postaci mam do odebrania, te nagrody właśnie za punkty. Ale nie będę tego na razie robił, myślę, że bez jednego się tutaj obejdzie. Okej, jeszcze sobie tutaj odświeżyłem na samym końcu misję, mam do wygrania 5 razy solo, także lecimy sobie z tym, może uda się tutaj zrobić jedną albo dwie giereczki, zobaczymy jak to wyjdzie. Ciekawe, czy będzie dużo Draco, wydaje mi się, że nie, ze względu właśnie na to, że tej postaci nie można odblokować z pasa, bo wiadomo, tych punktów jest za mało. Na razie oczywiście pierwsza gra, no to boty, w ogóle też jest to moja pierwsza gra Draco, no wcześniej nie miałem okazji sobie zagrać. Nie testowałem ani nic, ale ogólnie wydaje się bardzo mocną postacią ten Draco. Dobra, zmieniamy się. Okej, coś tutaj przycina. Dobra, walimy sobie tak, bierzemy tego. Okej, już nie ma ulta, dobra, już nie mam. Także troszkę trwa ten ult. Dobra, niszczymy sobie jeszcze to. 4 graczy już tylko zostało, także szybko to tutaj idzie. Okej, gdzie ta rosa? Gdzie ta rosa? Jest tutaj, zmienimy się, dawaj. Okej, zmieniamy się i lecimy, palimy go, no naprawdę mega mocny tutaj ten ult, jeżeli chodzi o ten ogień. Całkiem fajna postać. Zobaczymy, czy będę to wbijał. Okej, na hita nawet go wziąłem, więc spoko, pierwsza giereczka ugrana, no ale to były oczywiście boty.
Lecimy sobie zagraj ponownie, bo też tam widziałem, że jest misja. Może akurat się uda jeszcze zrobić przed końcem sezonu. Zobaczymy. Lecimy sobie z drugą. Ciekawe, czy tutaj też będą boty? Zobaczmy. No tak, też boty. Ciekawe, ile gierek to boty. Na razie druga i też boty, więc lecimy. Też nie powinno być problemu, chociaż wiadomo, no zginąć zawsze można. Tutaj może się coś zdarzyć. Dobra, 1400 bije. Okej, no z tą skrzynką jest troszkę męczenia, ale dobra, umamy to i idziemy po tego Larego. Dobra, po 1500. Nie wiem w ogóle, jak to działa, że tutaj raz 1800, a raz po 3 koła bije. Czekajcie, może sobie przetestujemy to. Chodź tu tym Darylem, idziemy go, okej. Chyba, że z daleka on bije więcej, czekajcie, no tak. I z daleka, nie, chyba co drugi atak? Nie mam pojęcia, jeżeli wiecie, możecie dać znać, czemu tak się zmienia. Czy to no Star Power? Raczej chyba nie, tak mi się wydaje. Dajcie w ogóle znać, bo nie wiem, od czego to zależy, że raz tutaj, okej, zmieniamy się znowu. Kolejny tutaj heal wleciał, no zobaczcie, jak to pali, to jest masakra, jak to pali. Kolejnego ulta ładujemy. No i ubijamy sobie Franka. Dobra, i zagramy sobie jeszcze ostatnią giereczkę. Myślę, że trzy gry wystarczą. No i znowu boty, okej, trzecia gra i znowu boty. I przetestujmy sobie od razu z tym damage'em, ale wydaje mi się, że ogólnie tak to wygląda, że z daleka po prostu... Okej, 2800 podejdźmy i 1400, okej, czyli po prostu z daleka zadaje tutaj ta postać więcej obrażeń. Nawet nie wiedziałem, że tak jest, ale warto wiedzieć. Dobra, oj, uciekł mi niestety, ale zginie, dobra, ja tego gasa sobie podjadę. Okej, udało się, 3300, zaraz się tutaj zmieniamy, pojeździmy sobie trochę. Dobra, lecimy z tym Brockiem. Okej, w ogóle gadżetu nie używam, no ale nie ma takiej potrzeby, w ogóle już wielkie starcie, jak to szybko tutaj poszło. Okej, niszczymy to. No niestety nie zdążył nawet zniszczyć. Okej, czemu ja nie mogę tutaj... O dobra, teraz się coś przylagowało, nie mogłem w ogóle atakować. Ale niszczymy sobie te skrzynki, dobra. 9 i gdzie tutaj ktoś jest? Czy tu? Okej, tu kolejne dwie, także te zbiorę. Okej, tu w ogóle Primo siedzi i on jest ostatni, ale na razie sobie to zbierzemy. Okej, on jest tutaj u góry. Dobra, aj, ucieka niestety, dawaj, chodź tutaj. No cały czas mi ucieka. Nie mogę w ogóle go sięgnąć. Myślemy emotkę niestety. Może go tutaj zaraz złapiemy. Dobra, on jest tutaj. Jeszcze się zmienimy i okej, i przypalimy go trochę. Dobra, mamy ogólnie wygraną trzecią grę. No nie było ciężko, bo to oczywiście boty. Kolejne 10 pucharów, a w sumie to 12, bo oczywiście jest jeszcze tutaj win streak. Wychodzimy sobie, także mamy kolejne 12 pucharów, mamy wymaksowaną postać, odebraną, co najważniejsze. Pamiętajcie również, że w tym odcinku jest ukryte hasło na darmowego skina do Bonnie tym razem, więc myślę, że warto i tak wziąć udział. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli takie odcinki z odbierania nowych postaci wam się podobają. To było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema.